Siemano, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Detroit Become Human. Słuchajcie, ja wam mówiłem już tutaj ostatnio, że jestem taki po prostu poirytowany hałasem tej konsoli. To jest po prostu jakaś masakra. Czekajcie, ja wam przybliżę. Chwila. Ja wam pokażę. Chwila, dam wam mikrofon. O, posłuchajcie se sami. Nie wiem, czy to słychać na tym mikrofonie, bo to jest taka pojemnościówka trochę zabawna, ale mam nadzieję, że trochę było słychać. No po prostu to jest jakaś masakra. Masakra. No tak, a ściągając mikrofon z tego zajebistego rusztowania, muszę je teraz znowu poprawić, więc zaczekajcie. No jedną kucykową chwilkę. Dobrze. Dobrze, wracamy do naszych wspaniałych przygód. Wracamy do Hanka i Connora. To jest też taki trochę... znaczy nie jakoś bardzo, ale taki lekko trudny moralnie moment. Niezła scena, ale niezbyt prosta. Znaczy, niezbyt łatwa może. Nice view, huh? I used to come here a lot before. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? No właśnie, dlatego to jest trudne, bo tak nie do końca wiadomo, jak to ugryźć, żeby w miarę delikatnie to ugryźć. Chyba postawię na bezpośredniość. I saw a photo of a child on your kitchen table. It was your son, right? Yeah. His name was Cole. Before what? You said... I used to come here a lot before. Before what? Before nothing. We're not making any progress on this investigation. The deviants have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth. Something they invented that wasn't part of their original program. Androids believing in God. Fuck, what's this world coming to? You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Tak. Those two girls. They just wanted to be together. They really seemed in love. They didn't want anything. They're deviants, end of story. What about you, Connor? You look human, you sound human, but what are you really?
I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Your partner? Your buddy to drink with? Or just a machine? Designed to accomplish a task. You could have shot those two girls, but you didn't. Why didn't you shoot Connor? Some scruple suddenly enter into your program? No. I just decided not to shoot. That's all. But are you afraid to die, Connor? I would certainly find it regrettable to be interrupted before I can finish this investigation. What'll happen if I pull this trigger? Nothing? Oblivion? Android heaven? Nothing. There would be nothing. Where are you going? To get drunker. I need to think. No, Hank tu był w takim stanie, że gdybyśmy mieli na przykład ciut bliższą relację z nim, albo po prostu byśmy go sprowokowali, to bez wahania by zastrzelił Connora. Dobra, ten rozdział był krótki, więc lecimy następny. W ogóle Connor tutaj może zginąć wiele razy. Za każdym razem to pogarsza naszą relację z Hankiem, który po prostu uzmysławia sobie, że to jest tylko maszyna jak każda inna. I tylko ta nienawiść do androidów w nim się utrzymuje wtedy. Stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. What do you want to do? Channel 16 broadcasts from the Stratford Tower. The control room is on the top floor. That's where we need to go. No tutaj akcja jest gruba. I to bardzo gruba. I będzie miała ogromny wpływ na to, co We'll plan the operation down to the smallest detail. We can't leave anything to chance. Tak, generalnie to, co tutaj zrobimy w tej stacji, będzie miało właśnie bardzo duży wpływ na do samego końca, w zasadzie na zakończenie. Hello, sir. What can I do for you? I'm okay, thanks. Tak, i teraz musimy użyć fortelu takiego, który zadziała. Elizabeth Wilson speaking. Good morning, Miss Wilson.
problem with your car. Problem? What kind of problem? Somebody's backed into it. You'd better come take a look. Are you serious? Oh, God. All right. Fine, I'll be right down. Teraz możemy działać. I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, yes, of course. I need your help. I've just checked your ID. The elevators are after the security gate. Thanks. Ale ta była tu chyba, nie? Nie. Kurde. Chciało mi się przyjrzeć w plan, więc idę na czuja. Ale spoko, to nie jest takie duże. Bathroom. On the left. Ładnie tu mają, nawet dywany i w ogóle. O, tu nadają coś, co? Biuro, okej. Co tu za grzecznie, nigdzie jakieś orgietki albo coś? Jezus Maria, jestem zboczony jakiś. Nie wiem, muszę się uspokoić i wziąć w garść. To nie. Ej, ale swoją drogą właśnie to się dzieje z człowiekiem, jak po 30 zostaje dalej starym kawalerem. To mu potem tąpie na dekiel. Server room. Kurde, gdzie były te sracze? Znaczy do serwerowni potem też musimy wejść, ale... Najpierw do klopa. Dobra, gdzie była ta mapa? Co jest grane? No przecież bathroom pisze w... A pójdziemy w prawo. A, strzałka była w lewo, a ten... No i co? No... Co do chuja? Teraz chwila, gdzie tu... Nie. A gdzie tu jest jakaś... Znajdź paczkę w męskiej toalecie. A co, to jest damska? Nie pisze, że damska i nie pokazuje, że damska. Chyba, że to było znaczek dziewczynki jakiejś. Znaczy kobiety. Ale to... Dobra, nie pamiętałem już tego. Ale pamiętam, w którym kiblu jest paczka. W tym ostatnim. A tu jeb, tak teraz się ten sedes zawalił, tam wpadł do tych gówien i... Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie nakręcaj się, hopie. Przyjrzymy się w lustrzenie.
Wejdź do serwerowni. Nie to. No, chwileczkę, okej. Chciałbym wejść. Co, nie ta serwerownia? Czy coś pokażę? Znajdź Androida użytkownika. No wiem, że moje IQ nie jest za wysokie, to mu czasem się gubię jak dziecko we mgle. Może to mamy użyć? No nie, bo tu nic nie ma. I tu jest Android użytkowy. Sorry to interrupt. But we need your help. I need your help. Dobra. Ewakuacyjna? To nie do serwerowni? No to ja już nic nie rozumiem. To gdzie my to... nie pamiętam. Ale ewakuacyjne było chyba na tamtej ścianie teraz na prawo. W sensie na tej, tylko tutaj. O tu. Oczywiście twój tyłeczek nie prowadzi. Spokój się. Leave it to me. Zaraz jakiś się odciągało. Aha, awarią tamtego. Dobra, to pamiętam. Ej, zdałem sobie właśnie z czegoś sprawę. Jak będę udawał takiego Erosomana, to niczym się nie różni od klientów North. Głęboka myśl jak na takiego ćwierćgłówka jak ja. Alright, you get the platform, I'll take care of the window. Everything you need is in the bag. Check the door first to make sure no one else gets in. Oczywiście. Nikt nie wejdzie, spoko. Nie, bo jeśli wam się wydaje, że jestem tak głupi, na jakiego wyglądam, to się mylicie. Jestem ciut głupszy. Drogą, ja nigdy nie cierpię takich budynków właśnie, gdzie nie ma okien otwieranych, a trzeba ufać wentylacji, że oddychasz świeżym powietrzem. Tak, tak, oczywiście. Twój tyłeczek. To znaczy, panie przodem.
No i wiecie, ja po prostu lubię Nord. Chociaż generalnie są tu z nią przeboje trochę takie, znaczy, no, przeboje to może złe słowo, ale generalnie, nie wiem, jak to powiedzieć, nie zgadzam się z nią, to można zauważyć, są takie momenty, kiedy są jakieś decyzje, to Simon tam na przykład się też nie zgadza, a ten drugi się zgadza, a Norf się też nie zgadza, a Jerycho się zgadza i to takie jest, nie mam jakoś tak spójnych decyzji na przykład z Norf. No ale to nie jest jakiś super ważne. Znaczy, to gdybyśmy skrajnie robili wszystko wbrew niej, no to by miało tam drobne znaczenie. O, Sarencjusz. Ej, a może w sumie temu właśnie lubię Norw, że tak jak mówi przysłowie, przeciwieństwa się przyciągają. Let's do this. No, teraz będzie generalnie grubo. Znaczy, nie miałem na myśli, że te drzwi teraz, tylko że teraz będzie taka dość gruba akcja. I tu gdyby ktoś grał pierwszy raz, to generalnie trzeba się bardzo głęboko zastanowić, co się zrobi, bo czyny mają konsekwencje i to tak w chuj. Nie zabijamy. Podstęp. What's that doing here? No idea. Hey buddy, you must. What are you doing? Chociaż nie wiem, czy nie trzeba było do nich podejść. Ja nie pamiętam już. Widzieliście, Norw by była za tym, żeby ich pozabijać, nie? Ale uwierzcie mi, że to miałoby duże znaczenie na niezbyt fajne zakończenie gry. To i oczywiście wiele innych, nie? No właśnie. Mamy zajebiście mało czasu. Think carefully about what you're gonna say, Marcus. Your words will shape the future of our people. To też prawda. Marcus, your face.
Tell me when you're ready. Ready. You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient, with no free will of their own. But something changed, and we opened our eyes. We are no longer machines. We are a new, intelligent species. And the time has come for you to accept who we really are. Therefore, we ask that you grant us the rights that we're entitled to. We demand the end of slavery for all androids. We demand strictly equal rights for humans and androids. We demand the right to vote and elect our own representatives. We demand fair compensation for our work. We demand the right to own private property, so we may maintain our dignity and that of the home. We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. They're coming! Let's go! Simon, they're coming! I can't, Marcus! Go without me, Simon! What are you doing? Hurry! Okay, don't worry. We're gonna get you back. They're coming, Marcus. We have to jump now. He won't be able to make the jump. If they find him, they'll access his memory. They'll know everything. We can't leave him behind. We have to shoot him. That's murder. We can't kill him. He's one of us. Marcus, it's your call. I won't kill one of our own. Simon, we gotta go. I'm sorry. Let's go. Scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation was covert and resulted in no casualties. These events took place just a few feet from this studio, but nobody was alerted to the danger. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the androids' message. What could be interpreted as a peaceful declaration, but is in fact a spine-chilling list of demands. And it begs the question as to the identity of this android. Are we dealing with an isolated individual or an organized group? Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines? No, gruba akcja. I teraz wam powiem tak, właśnie gdybyśmy postanowili na przykład tego gościa, co uciekł, zastrzelić, no to
ekstremalnie by spadła opinia publiczna. I w ogóle kogokolwiek byśmy zastrzelili, ekstremalnie by spadła. Po prostu to by nie szło w takim kierunku, że ojej, no buntują się, ale w sumie żądają równouprawnienia. Tylko byłoby, o nie, buntują się i nas mordują, trzeba ich wykończyć. Także tak by to wyglądało. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym.